Dzień doberek, boberek, moi drodzy, witajcie w nowym Daily Vlogu. Mam dzisiaj od rana bardzo dobre samopoczucie, jest piękna pogoda i postanowiłam, że trochę do Was pogadam. Zapytałam Was ostatnio na moim Instagramie, zrobiłam ankietę, czy chcielibyście, żebym pokazała Wam moje hity tegorocznego lata. Hity kosmetyczne oczywiście. No i wyniki tej ankiety były naprawdę bardzo fajne. Dlatego też pomyślałam, że dzisiaj właśnie to zrobimy i troszkę sobie pogadamy o tych produktach, ale nie wiem, czy to był dobry pomysł. Przede wszystkim dlatego, że jak zaczęłam myśleć o tych hitach kosmetycznych tego lata, to stwierdziłam, matko, ile ja tego mam i muszę bardzo mocno zawęzić ten krąg i pokazać Wam naprawdę takie perełki, 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 bo słuchajcie, na przestrzeni ostatnich miesięcy odkryłam tyle świetnych kosmetyków, takie w ogóle cudowne produkty, że sama jestem w szoku, jak to jest możliwe i że w ogóle miałam takiego farta, że tak mało bubli gdzieś tam się pojawiło, a tyle świetnych produktów. Więc mówię, dobra, postaram się to zrobić na takiej zasadzie, że pokażę Wam naprawdę takie skondensowane perełki z każdej kategorii. I zaczynamy od dołu, czyli od stóp. Coś, co w ogóle, kiedy pokazała mi Alicja Podolog pierwszy raz i powiedziała, słuchaj, musisz tego wypróbować, zmieniło całkowicie moje podejście do stóp. I wiem, że jak zaczęłyśmy pokazywać z Alicją Wam ten właśnie gadżet, to w ogóle okazało się, że to jest jakiś game changer, w ogóle jakaś rewolucja. I najlepsze jest w tym wszystkim to, że za każdym razem, kiedy gdzieś tam pokazywałyśmy, wspominałyśmy, to albo była promocja w Rossmanie i ten gadżet był kompletnie wykupiony. Kiedy ja wspominałam o tym na Instagramie i wrzucałam Wam link na stronę Rossmana, żeby sobie go zamówić, to momentalnie rozchodził się jak świeże bułeczki, ale słuchajcie, tada! Tarka do stóp, do pięt z nanoszkła. Ja akurat posiadam wersję Glove i to jest chyba ta z najdroższych, które są dostępne. Tak mi się oczywiście wydaje, ale musielibyście sobie to sprawdzić i ona jest cały czas dostępna. Tańsze wersje, właśnie ta tarka z nanoszkła z Rossmana i też ją mam. I jest jeszcze, ostatnio ktoś mnie informował, pojawiła się też tarka z nanoszkła w Action i ma taką fajną, słuchajcie, tutaj rączkę, więc też jest bardzo wygodna, żeby ją na przykład sobie gdzieś powiesić. No i oczywiście znajdziecie też na różnych innych stronach internetowych, sklepach internetowych, w różnych cenach. To jest w ogóle hit. Jeśli jeszcze tego nie znacie, to nie macie w ogóle na co czekać. Musicie poznać tarkę z nanoszkła. To, jakie są po niej pięty, jak ona cudownie działa na zrogowaciały naskórek, a to, że jest higieniczna, czyli wystarczy ją przepłukać, umyć, możecie ją spryskać nawet jakimś preparatem dezynfekującym, żeby ktoś inny z Waszej rodziny z niej korzystał. To nie jest żaden pumeks, który po jednym razie wyrzucacie. Tarka, którą taka tradycyjna, którą też najlepiej by było, żeby każdy z rodziny używał oddzielnie, czy te jednorazowe i tak dalej. No to jest po prostu hit, słuchajcie. Jeśli tego jeszcze nie znacie, to musicie to kompletnie, totalnie zmienić. Ale to w połączeniu z tym, to mi też pokazała Alicja. Słuchajcie, to jest hydrokrem. Robiłyśmy na ten temat rolkę. I myślę, że można ją znaleźć, chyba jeszcze gdzieś tutaj shorts znaleźć na moim Instagramie. To jest marka Farm Food, a dokładnie hydrokrem w sprayu. Słuchajcie, on ma 10% mocznika, różne fajne humektanty, bardzo fajny skład, gliceryna oczywiście i tak dalej, betainę, inulinę, pantenol, alantoinę i całą resztę. Ale dlaczego Wam o tym wspominam? Bo to jest genialne rozwiązanie dla osób, które mają przesuszone stopy, skórę stóp, cierpią na przykład na bardzo widoczne zrogowacenia, jeśli chodzi o pięty, czyli tak zwane rozpadliny. Wiem, że to się brzydko nazywa, ale tak to się fachowo nazywa. I spryskanie takich miejsc
właśnie tym sprayem powoduje, że one momentalnie robią się nawilżone, nie są tłuste, nie są lepkie. Jeśli nosicie klapki, jeśli nosicie sandałki, spryskujecie sobie po prostu stopy tym czymś i momentalnie problem znika. To jest też fajne rozwiązanie dla osób, które na przykład mają suche łokcie albo suche kolana i potrzebują właśnie czegoś takiego, co nie będzie tłuste, nie będzie lepkie, czego nie trzeba rozsmarowywać. Tym spryskujecie i gotowe. Ładny zapach, świetne działanie i tak jak mówię, połączenie tego i tego super. Dlaczego wspominam też o tym sprayu? Ja generalnie nie mam problemów z rozpadlinami, ale wiem, że bardzo dużo kobiet cierpi na te suche pięty, takie popękane pięty. Zakłada do tego sandałki czy klapki i widać to. Wygląda to fatalnie, wygląda to koszmarnie. Dziewczyny, jest świetne rozwiązanie, właśnie taki spray. Zakochacie się w nim. Jeśli jeszcze połączycie takie działanie, czyli nanotarka albo tarka z nanoszkła i produkt nawilżający w sprayu do stóp, będziecie zakochane. Gwarantuję to Wam. Przy okazji przypominam, że postaram się wkleić linki do produktów, o których dzisiaj rozmawiam, w opisie do tego filmu. I mam nadzieję, że w ten sposób znajdziecie sobie jakiś produkt, więc tam oczywiście sprawdzajcie, ale idziemy dalej. Dwa kosmetyki do ciała. I teraz tak, czerwiec, lipiec, korzystałam z tego oto produktu, który Wam pokazywałam, to jest, też pokazywałam wiele razy na Instagramie między innymi, to jest Bielenda Bronzing Coco, czyli taki olejowy żel, albo żel, albo olej w żelu, coś na tej zasadzie. Bardzo przyjemny taki preparat, który daje przepiękne, rozświetlające wykończenie. On jest tutaj nazwany jako złoty eliksir do ciała. Podkreśla opaleniznę, tak, bo mamy tutaj te drobinki złota, ale jeszcze dodatkowo mamy kolor. Więc jeśli jesteście na przykład takim bladzioszkiem, to nie będzie produkt dla Was. Jeśli macie delikatną opaleniznę, to jak najbardziej. Ja właśnie w tym okresie, czyli czerwiec, lipiec, korzystałam z tego kosmetyku, bo moja skóra była tak delikatnie opalona, a dzięki temu mogłam sobie jeszcze tak podkreślić tą opaleniznę, czyli stosowanie samoopalaczy w piance plus właśnie coś takiego. Super to wyglądało i wiecie, słoneczko, czy na przykład jakieś wyjście wieczorem, gdzie taki piękny blask pojawia się na tej naszej skórze. To, że te drobinki są złote, ale one nie są takie, jak to się czasami mówi, takie nachalne, wiecie, takie grube, duże, że taki brokat po prostu widzicie. Absolutnie nie. Do tego mamy 97% składników pochodzenia naturalnego, no i przepiękny kokosowy zapach. Taki, może nie do końca kokosowy, taki kojarzący się z kokosem, ale mi najczęściej ten aromat kojarzy się z produktami do opalania z dzieciństwa. Z dzieciństwa, z czasów, kiedy byłam nastolatką. I wtedy większość tych produktów takich opalających z filtrem, z małym filtrem, nawet przyspieszacz opalania miały właśnie taki aromat. Więc korzystałam z tego, już mam praktycznie, zostało mi tyle, więc cieszę się, że to już jest resztka. Także bardzo fajny, niedrogi, dostępny m.in. w Hebe albo w Rossmanie, warto tam sprawdzać. Polecałam Wam, wiem, że kupowałyście i też byłyście zadowolone. Natomiast w sierpniu na wakacje zabrałam ze sobą ten oto kosmetyk do ciała, czyli też olejek w żelu, ale to już jest zupełnie inna bajka, zupełnie inna półka. Marka Eisenberg, szklane opakowanie, 100 ml, 6 miesięcy przydatność, z czego bardzo, słuchajcie, żałuję, bo wątpię w to, żeby udało mi się zużyć cały ten produkt jeszcze w tym roku. Bardzo tego żałuję, dlatego że tu jest naprawdę duża pojemność, a to jest tak niesamowicie wydajny kosmetyk, tak wydajny, że to jest po prostu szok. Tutaj mamy właśnie tą żelową formułę, niby tego olejku, ale on zostawia na skórze taką przepiękną powłokę. To jest kosmetyk, który ja znam, do którego ja wracam co jakiś czas, właśnie ze względu na to, jaki on daje efekt na skórze, ale też to nawilżenie, które się pojawia. Bo tutaj, słuchajcie, to się czuje, że ten tańszy kosmetyk, on daje taki delikatny efekt właśnie natłuszczenia. Tu z kolei mamy
na tłuszczenie, ale też to nawilżenie. Bardzo mocno, silnie odczuwalne. Nie ma drobinek takich jak w przypadku tego, ale jest ten blask, jest ten niesamowity blask, ta poświata. I to też jest kosmetyk, który można stosować na twarz, nie tylko na ciało. Plus do tego mamy tutaj SPF 6, ale ten zapach, ten aromat takiego właśnie lata, który odczuwamy na tej skórze. Plus to, jak pielęgnuje ten żelowy olejek skórę naszego ciała. To jest w ogóle cudeńko. Także dwa produkty, które postanowiłam wyróżnić, jeśli chodzi o tegoroczne lato. Lecimy dalej i idziemy wyżej, czyli dochodzimy do skóry twarzy, szyi i dekoltu. I zaczniemy od porannej pielęgnacji. Tutaj też miałam ogromny problem, żeby wybrać kosmetyki, bo tak jak powiedziałam, naprawdę, słuchajcie, znalazłam świetne perełki. Ale lecimy. Zacznę może od serum, które stosowałam w porannej pielęgnacji, czyli Vitinia Skin Love, serum antyoksydacyjne, silnie nawilżające, odbudowujące, regenerujące, przeciwstarzeniowe. Mogłabym o nim gadać godzinami. To serum zastąpiło mi witaminę C w porannej pielęgnacji. Wy wiecie, że ja uwielbiam witaminę C i w ogóle kocham po nią sięgać. I rzeczywiście w te wakacje, w to lato sięgałam po niektóre produkty z witaminą C, ale naprawdę mieliśmy w tym roku bardzo gorący czas. Bardzo gorące dni, upalne te dni. Moja skóra nie lubi, słuchajcie, tak nie lubi być obciążona, kiedy jest tak gorąco. Woli lżejsze formuły, lekkie formuły, takie, które szybko się wchłaniają. Więc to serum, które zawiera między innymi resveratrol, czyli jeden z najsilniejszych antyoksydantów, podobnie jak witamina C, która też jest antyoksydantem, totalnie mi ją zastąpiło. Jak widzicie, jest denko. A dlaczego jest denko? Wspominałam o tym na Instagramie, bo zabrałam ze sobą to serum do Włoch. I oczywiście moje kochane Włoszki w rodzinie zaczęły sobie je testować. Daniela się absolutnie w nim zakochała i skończyło się raz, dwa, więc trzeba będzie pomyśleć o nowym opakowaniu. Więc to serum postanowiłam wyróżnić, bo naprawdę jest to świetny kosmetyk. Można stosować je rano, można stosować je również wieczorem, albo rano i wieczorem, w zależności od potrzeb Waszej skóry. Natomiast jeśli właśnie lubicie takie mleczne konsystencje, ale szybko wchłaniające, nie lepkie, nie tłuste, to gorąco Wam polecam. Zresztą będę jeszcze o tym kosmetyku nie raz Wam opowiadać. Dalej, co nakładałam na to serum? Najczęściej od razu filtr, ale były też takie momenty, że nie stosowałam serum i od razu nakładałam krem. Krem o wyjątkowo lekkiej formule, która, powiedziałabym, bardzo zbliżona jest właśnie do tego serum. No może tak odrobinkę ciut jest gęstsza niż to serum, bo to jest bardziej wodniste. Tutaj mówimy o kremie, ale to jest wyjątkowy krem. Krem, który postanowiłam przetestować, ponieważ wiedziałam, że może być to hit. I z tego, co widzę gdzieś na Instagramie, widzę osoby, które wypowiadają się na temat tego kremu, to chyba rzeczywiście to jest hit. A ja zorientowałam się, że jest to hit w momencie, kiedy zaczęłam dostawać coraz więcej komentarzy o tym, że moja skóra jest niesamowicie wygładzona. A co za tym idzie? No przecież stosuję botox. Tak, moi drodzy, co jest oczywiście nieprawdą. O czym mowa? Mowa o kremie żelazku. Krem żelazko od marki Skin Science, czyli marki tworzonej przez naukowca, przez profesor Magdalenę, z którą robię regularnie live'y. Jedna z nowości, która pojawiła się w ofercie i wiem, że profesor Magdalena jest niesamowicie dumna z tego preparatu, bo wiem, ile ją kosztował pracy i co jest tutaj w składzie, ale o nim też będę Wam jeszcze opowiadać, nie będę się teraz za bardzo rozwodzić. Natomiast, no słuchajcie, to jest naprawdę wspaniały produkt. Pokochają go szczególnie osoby, które lubią
lekkie formuły, lekkie konsystencje, mają skórę tłustą, problematyczną, mieszaną, być może też z trądzikiem dorosłych, z trądzikiem różowatym, kobiety i mężczyźni, chociaż może nie do końca panowie, dlatego że tutaj w tym kremie mamy takie drobinki rozświetlające, one nie są jakieś bardzo, bardzo widoczne, ale mimo wszystko gdzieś tam te drobinki są i gdyby ta wersja była bez tego brokatu, bez tych drobinek rozświetlających, to myślę, że panowie też by byli zachwyceni. Ale szybko się wchłania, leciusieńki, delikatnie pachnie, pięknie rozprowadza na skórze, nie lepi, nie klei, super pracuje z każdym filtrem, z każdym serum, które przetestowałam i ten efekt wygładzenia. Oczywiście, słuchajcie, to nie jest też tak, że ten kosmetyk wyprasuje Wam bardzo głębokie zmarszczki. Jeśli to są bardzo głębokie zmarszczki, to nie. Ale jeśli chcecie uzyskać właśnie efekt takiej pięknie wygładzonej skóry, dobra, nic więcej nie mówię. Tylko tyle, że to też będzie hit. Także dwa produkty, jeśli chodzi o takie pielęgnacyjne do twarzy i coś, co jeszcze muszę Wam pokazać, co też jest moim odkryciem tegorocznym, a dokładnie krem pod oczy z filtrem od marki Medic Aid. Też już Wam o nim wspominałam, gdzieś tam wrzuciłam zajawkę na moim Instagramie. Jestem niesamowicie zaskoczona działaniem tego kremu, bo słuchajcie, szukam od dłuższego czasu kremów pod oczy, które będą miały SPF, taki dosyć wysoki, tutaj mamy akurat 30, ale będą idealne dla skór wrażliwych. Dla wrażliwych oczu i wrażliwej skóry wokół oczu. Niestety, ja taką posiadam i bardzo często spotykam się u siebie z tym problemem, czyli nakładam i może nie tyle skóra gdzieś tutaj reaguje w tej okolicy zaczerwienieniem, ale łzawią mi oczy w ciągu dnia. Ja wiem, że to jest wina filtra. I powiecie, dobra Anita, ale filtry możesz też nakładać. Filtry, które nakładasz na twarz, możesz też nakładać na okolice oczu. Owszem, ale tu jest u mnie też bardzo często problem i znalazłam już kilka takich filtrów, które mogę nakładać na całą twarz plus okolice oczu, ale szukam również produktów typowo dedykowanych w okolice oczu. I uwaga, znalazłam jeden z takich kosmetyków, czyli właśnie ten zaawansowany krem pod oczy z wysoką protekcją, czyli 30 SPF od marki Medic Aid. Konsystencja dosyć gęsta, ale dobra na dzień. Biała formuła. Fajnie, że mamy tutaj tubkę, widzicie, z atomizerem, więc też wszystko higieniczne. Dobre składniki aktywne. Przydatność 12 miesięcy od otwarcia. Pojemność 15 ml. Nie jest to najtańszy produkt, ale będę Wam jeszcze o nim opowiadać. W ogóle marka Medic Aid to jest marka bardziej profesjonalna, zaawansowana, ale nie najtańsza, niestety. Ale jest perełka, jest bardzo fajny kosmetyk do stosowania w okolicy oczu w porannej pielęgnacji. Super też łączy się z korektorem, więc też będę Wam jeszcze o nim mówić. Idziemy dalej, kosmetyki do pielęgnacji twarzy na wieczór, które u mnie się genialnie sprawdziły. Kolejny krem pod oczy, tym razem marka Dermalogica, którą też już doskonale znacie z mojego kanału, z moich mediów społecznościowych. I to jest jedna z nowości, która pojawia się w ofercie serii Phyto Nature, czyli liftingujący krem pod oczy. Jest na jego temat post na moim blogu, więc nie będę się tutaj wypowiadać. Zostawię Wam link do tego posta, koniecznie sobie sprawdźcie, o co chodzi. Kosmetyk silnie, intensywnie nawilżający, który bardzo fajnie ratował moją skórę w tym okresie, ratował, bo niestety lato to też jest taki czas, że jeśli mamy te upały, pocimy się, korzystamy z pryszniców, częściej się myjemy, często też przesuszamy naszą skórę. Musimy pamiętać o tym, że musimy nawilżać nasz organizm od środka. To odwodnienie, które czasami się pojawia. Słuchajcie, przeróżne sytuacje, gdzie ja zauważałam, że momentami ta skóra jest na przykład bardziej taka przesuszona na twarzy, szczególnie szyja i dekolt, ten krem od marki Obagi
genialne. Wiem, że jest też lżejsza wersja. Ja akurat posiadam tę gęstszą i myślę, że to też będzie super rozwiązanie w okresie jesienno-zimowym, w trakcie różnych zabiegów, kiedy stosujecie retinol, kiedy stosujecie kwasy, kiedy stosujecie substancje, które będą bardziej przesuszały Waszą skórę. Takie nawilżenie będzie jak najbardziej wskazane, ale oczywiście u mnie jest też krem, o którym muszę wspomnieć, bo uważam, że to jest genialne rozwiązanie regeneracyjne i w okresie letnim, ale w okresie zimowym, no tak naprawdę przez cały rok, warto mieć taki krem w swojej pielęgnacji i ja też już o nim wam wiele razy wspominałam, ale u mnie w tym roku w wakacje po raz kolejny sprawdził się fantastycznie i jest to krem ceramidowy od marki Slavia Cosmetics, właśnie ten czerwony. Mam już nowe opakowanie, bo tutaj widzicie denko. Proszę bardzo, więc ten krem jak najbardziej tak, mówię, już tyle razy o nim wspominałam, ale na przykład teraz były takie momenty, gdzie ta moja skóra była taka, nawet bym powiedziała, podrażniona delikatnie na twarzy, zaczerwieniona, no i to po prostu ratowało moją skórę raz, dwa. I coś, co też postanowiłam wyróżnić, bo sprawdzało się u mnie fantastycznie jeszcze w tym okresie przed wyjazdem do Włoch, czyli taka mgiełka samoopalająca do twarzy od marki Say Hi. Dokładnie mgiełka nawilżająca, opalająca, brązująca, ale też rozświetlająca, bo gdyby tak troszeczkę przyjrzeć się, jak ona jest sformułowana, tutaj ten płyn, który mamy, to on jest właśnie taki rozświetlający złote. Świetne rozwiązanie, bo na przykład w wieczornej pielęgnacji, robicie sobie pielęgnację, spryskujecie twarz i zostawiacie do wyschnięcia. I rano mamy delikatne opalenie naszej skóry, piękny efekt glow na naszej skórze. No, dlaczego nie? Jak widzicie, ja zużyłam tyle przez prawie 2 miesiące stosowania, ale będę teraz do tej mgiełki regularnie wracać, no bo już jest po wakacjach. Moja skóra na ciele jest nieco ciemniejsza niż na twarzy, bo ja twarzy nie opalam, więc teraz taki produkt pomoże mi w tym, żeby fajnie ten kolor wyrównać, szczególnie kiedy nie stosuję makijażu. Nie stosuję żadnych podkładów, żadnych kremów BB, więc super. A poza tym, słuchajcie, świetny skład, naprawdę bardzo wydajny produkt. Zerknijcie sobie na stronę, zerknijcie sobie na produkty marki Say Hi. Zresztą ja już Wam też o nich opowiadałam kilka razy. I teraz tak, nie mam żadnych hitów, jeśli chodzi o pielęgnację włosów w ostatnim czasie, natomiast mam 2 hity, w sumie to 3 hity makijażowe. Dobra, lecimy, bo to już widzę, że mam tutaj za długo, za dużo, za bardzo się rozgatałam, jak to ja. Więc słuchajcie, coś, co towarzyszyło mi przez lipiec i sierpień i myślę, że jeszcze w najbliższym czasie będzie mi towarzyszyć, bo trochę tego zostało, to jest krem FF od marki Fridge. Słyszycie to? Tak, to jest ten koralik, który mi się tutaj obija o szkło. Markę Fridge pokazywałam Wam wiele razy. Ona się na moim kanale, czy na moim blogu, czy w moich mediach społecznościowych bardzo często przewijała. I Wy wiecie, że ja tę markę uwielbiam, raz na jakiś czas do niej wracam i w te wakacje, w ten okres letni wróciłam do FF, czyli kremu, który przepięknie wyrównuje koloryt skóry, ale też nadaje jej takiego blasku, odświeżenia. I słuchajcie, rano wyciągnięty z lodówki, no bo te kosmetyki trzymamy w lodówce, moi drodzy, wyciągnięty z lodówki, zimny, w te upalne dni, nałożony na skórę twarzy. Jakie to było cudo! Jakie to było przyjemne, po prostu nakładanie tego w te upalne poranki. Ale, no właśnie, wyrównanie kolorytu, przepiękny blask, taki delikatny, delikatny kolor, który tutaj mamy. Ja uwielbiam ten kosmetyk. Stosowałam go kiedyś, kilka lat temu. Później zrobiłam sobie przerwę. Wróciłam do brązującego, do filtra od marki SVR Blur, tego blurującego z kolorem i stosowałam też przez bardzo długi czas, a teraz znowu zaczęłam stosować ten kosmetyk.
odżywczy krem koloryzujący, nadający skórze jedwabisty wygląd. I tak rzeczywiście jest. Genialny skład. Genialny skład. Produkt chłodny, przyjemny. Jeśli lubicie takie kosmetyki, to zapiszcie sobie koniecznie gdzieś tam w waszym zeszyciku właśnie FF od Fridge na przyszły rok. I wypróbujcie, jeśli będą takie upały, zakochacie się. Ja wam to gwarantuję, że wy się w tym zakochacie. Drugi produkt makijażowy, który okazał się u mnie hitem, to olejek taki żelowy do ust od marki Gisso w tej wersji arbuzowej. Najczęściej widzieliście go na ustach, zresztą mam go na ustach. Widzieliście go najczęściej w rolkach, na zdjęciach, gdzieś w filmach. A ja non-stop od momentu, kiedy kupiłam sobie go w Sephorze we Włoszech. A kiedy to było? Czekajcie. To było chyba w maju? Jakoś tak, tak mi się wydaje. No to wtedy, jak go sobie kupiłam, go stosowałam. Zobaczcie, ja jestem dopiero w połowie. Widzicie to? Ja wiem, że produkty do ust to się tak zużywa bardzo, bardzo powoli, ale błyszczyki czy olejki zużywamy szybciej. Natomiast to mam wrażenie, że się w ogóle nie kończy. W ogóle nie kończy. A ja codziennie po niego sięgam. Codziennie go używam. Tutaj mamy te drobinki takie, które dają przepiękny połysk. Ten arbuzowy aromat, cudo, no i ten efekt na ustach tej takiej pięknej tafli. To na pewno będzie kosmetyk, do którego będę regularnie wracać. I na zakończenie, już tak na zakończenie, coś takiego. To jest filtr w pudrze, a dokładnie w pędzelkiem, chyba jakoś tak. To jest marka Nun. Tutaj mamy pędzelek, tutaj mamy zbiorniczek z pudrem, a tu mamy, nie wiem, czy będziecie to widzieć, a tu mamy puder z SPF 50. Idealny kosmetyk do poprawek w ciągu dnia, do reaplikacji w ciągu dnia. Oczywiście tutaj nie mówimy o takiej reaplikacji filtra, który nakładamy w formie kremowej czy żelowej. Ale jeśli jesteście osobami, które na przykład pracują w biurze, rano nakładacie filtr, idziecie do biura, siedzicie tam kilka godzin, a później chcecie wyjść z tego biura, jeszcze wracacie, kiedy jest dosyć wysokie nasłonecznienie, kiedy jest ciepło, jest okres letni, przemieszczacie się na przykład komunikacją miejską albo spacerujecie, o widzę, że kot wychodzi mi z szafy, spacerujecie, to zawsze lepsze jest coś niż nic. I takie właśnie rozwiązanie, czyli puder w filtrze, który w dodatku jest przeznaczony do skóry tłustej, problematycznej, daje wyjątkowy taki matowy efekt i nie zawiera talku, to ja wam gorąco polecam ten kosmetyk. Przygotuję na jego temat post na moim blogu, bo myślę, że warto o nim wspomnieć właśnie w kontekście takiego dokładania filtra, reaplikacji, ale czegoś, co będzie nam się sprawdzać przede wszystkim na makijaż i coś, co da też właśnie takie wykończenie, że nie będzie tłuste, że nie będzie tej takiej błyszczącej powłoki. Że wystarczy na przykład, słuchajcie, przed wyjściem, załóżmy z pracy, tak, zostańmy jeszcze w tym temacie pracy, przed wyjściem z pracy pójdziecie do toalety, bibułką zbierzecie sobie nadmiar tego, co wam tam na skórze się zebrało w ciągu dnia, wyciągacie taki puder, raz, dwa, trzy, ciach, ciach, ciach i wychodzicie. I macie poprawiony makijaż, bo tu jest kolor, więc tu też jest taki delikatny odcień tego produktu, więc macie poprawiony makijaż, on wygląda świeżo, jest zmatowiony, a jeszcze do tego macie jakąś dawkę tego SPF 50, więc naprawdę super rozwiązanie. Dobra, wybaczycie mi, że się tak rozgadałam. Mam nadzieję, że mi wybaczycie.
i postaram się dzisiaj nie dokładać zbyt dużo jeszcze dodatkowo materiału do tego daily vloga, żeby znowu nie wyszedł mi tasiemiec na 45 minut. Wybaczcie, ale nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może dlatego, że zrezygnowałam z robienia takich tradycyjnych mówionych filmów i łączę to wszystko gdzieś w daily vlogu, ale wiecie, że ja jestem gaduła. Więc musicie mi to wybaczyć, że gadam. Zobaczcie, tych kosmetyków było naprawdę bardzo dużo, ale mamy to za sobą zrobione i lecimy z dalszą częścią dnia. The train just left this town, while I'm slowly heading back to my apartment. I'm not asking for your thoughts. I'm